Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmę się konstruowaniem półek. Postanowiłem sobie zrobić nad komputerem dwie półki. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Mam też podpory pod te półki. Tutaj w piwnicy postanowiłem sobie przygotować wstępnie mocowanie tych podpór do samych półek, a w domu tylko zaznaczę punkty, w których będę wiercił w ścianie, osadzę na wkrętach, więc powinno się bardzo dobrze trzymać. Na razie wstępnie sobie przygotuję łączenie tych podpór do samych półek. Tak to jest, jak się zapomni naładować od tej wkrętarki.
Może zastanawiacie się, czemu na tej jednej półce są trzy podpory. Z tego względu, że będę tam trzymał fotoksiążki, które są dosyć ciężkie, więc lepiej, żeby to było bardziej podparte. Żeby było solidniejsze. Teraz czas iść do domu, wiercić dziury w ścianie. Ale tam już będę wiercił normalną wiertarką, więc ten szajs niech się ładuje. Pierwszy komplet otworów gotowy. Teraz trzeba przykręcić półkę.
Człowiek się odzwyczaił od kręcenia ręcznego. Przyzwyczajony do wkrętarek. Ale jak się sprzętu wcześniej nie sprawdzi, to się trzeba pomęczyć. Niestety. By było. Zobaczcie. Zobaczcie sami. Tak to wygląda. Na tej półeczce będą duperelki, a na tej półeczce wysoko będą stałe fotoksiążki. Jakaś tam książka może, takie bardziej cięższe rzeczy, które tak na co dzień się nie sięga. Na tej niższej będą te najpotrzebniejsze. I tyle. Po robocie na dzisiaj. Teraz sprzątam. I koniec. No, także troszeczkę się spociłem. Nieprzyzwyczajony jestem do takich rzeczy. No niestety zawiódł mnie sprzęt. Może ja sam siebie zawiodłem, bo niestety nie sprawdziłem sprzętu przed robotą. Mogłem naładować wcześniej baterie. Tym bardziej, że mam dwie, więc powinny mi było wystarczyć. No ale cóż, jak się nie ma w głowie, to trzeba kręcić ręcznie. No, także to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, hej, cześć.